Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Rząd PO-PSL przyspiesza z ustawą o in vitro. Koalicja rządząca chce ją przeforsować jeszcze w tej kadencji Sejmu. Niewykluczone jest głosowanie na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. Ze strony polityków PO płyną sygnały, że urzędujący prezydent Bronisław Komorowski jest gotowy ją podpisać jak najszybciej. Proponowana przez rządzących ustawa nie traktuje ludzkiego zarodka jako początku ludzkiego życia. W kwietniu rządowy projekt ustawy o in vitro trafił pod obrady Sejmu. Powołano wówczas specjalną podkomisję, która dogłębnie miała zająć się proponowanym przepisem. Jej prace wyglądają kuriozalnie, relacjonuje członek komisji, poseł Czesław Hoc. My jako Prawo i Sprawiedliwość zarzuciliśmy po prostu niegodne i praktycznie skandaliczne procedowanie na podkomisji, albowiem akurat w stosunku do mojej osoby nie dawano mi żadnej możliwości artykulacji żadnych poprawek. Mimo to ze strony rządu i koalicji płyną wyraźne sygnały, że prace nad ustawą o in vitro przyspieszą. Plan jest taki, żeby już w czerwcu zakończyć prace parlamentarne. Są prace w parlamencie, chyba najbardziej zaawansowane ze wszystkich do tej pory, więc jest taka szansa na przyjęcie rozwiązań. Przyznaje minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Na czasie szczególnie zależy jednak Platformie Obywatelskiej, która zobowiązała się do wprowadzenia przepisów regulujących stosowanie metody sztucznego zapłodnienia. Mam nadzieję, że będzie uchwalona w tej kadencji. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu mam nadzieję, że będzie głosowana. Najbliższe posiedzenie Sejmu już w przyszłym tygodniu. Mało tego, plan Platformy Obywatelskiej idzie jeszcze dalej. Chciałbym, żeby była podpisana przez prezydenta Komorowskiego. Prezydent Bronisław Komorowski sprawuje urząd jeszcze do 6 sierpnia. W dobrym politycznym tonie jest jednak powstrzymywanie się w tym czasie od decyzji, które tak mocno zmieniają porządek prawny w Polsce. Proszę, żeby w tym okresie, kiedy ta wola wyborców już została uzewnętrzniona, nie dokonywano poważnych zmian, przede wszystkim zmian ustrojowych, ani takich, które mogą budzić jakieś niepotrzebne w społeczeństwie emocje, niestety także kreować konflikty. To nagłe przyspieszenie w pracach nad ustawą o in vitro po przegranych wyborach prezydenckich i przed wyborami parlamentarnymi, w których przyszłość PO jest coraz bardziej niepewna, nie dziwi opozycji. Świadczy to o tym, że próbują dopchnąć kolanem sprawę, która jest niezwykle kontrowersyjna. To świadczy o braku kultury politycznej. A projekt ustawy firmowany nazwą o leczeniu bezpłodności jest bez wątpienia kontrowersyjny. Proponowana ustawa nie traktuje zarodka jako początku ludzkiego życia. Z tego też wypływają daleko idące konsekwencje w całym kształcie tego projektu, w którym traktowany jest on po prostu jak rzecz, którą można obracać, którą można testować i która nie dysponuje w ogóle godnością przynależną człowiekowi. Zapisy projektu mówią również o tworzeniu zarodków nadliczbowych. Takie praktyki są zakazane choćby w Niemczech. W rządowym dokumencie dopuszcza się również zabijanie zarodków z wadami genetycznymi. Jest to wielce niebezpieczny projekt. Nie ma świadomości, jak wiele problemów wiąże się z in vitro, począwszy od kosztów, począwszy po konsekwencje zdrowotne dla pierwszego i następnych pokoleń dzieci, które już powstaną od dzieci, które zostały poczęte tą metodą. Tym bardziej widać, że jest to nie tylko drażliwy, ale niezwykle ważny z punktu widzenia życia temat. Wymaga zatem odpowiedniego, a nie przyspieszonego procedowania. Pośpiech jest zawsze złym doradcą. Czy to koniec kariery jednego z najbardziej wpływowych polityków Platformy Obywatelskiej na Podkarpaciu? Zbigniew Rynasiewicz, lider podkarpackiej PO i wiceminister infrastruktury, rezygnuje ze swoich stanowisk. Dość enigmatycznie tłumaczy powody swojej decyzji. Poseł, wiceminister infrastruktury i rozwoju, przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Podkarpaciu Zbigniew Rynasiewicz nagle ogłasza, że składa mandat, odchodzi z ministerstwa i rezygnuje z kierowania podkarpacką PO. Dymisje ze wszystkich tych stanowisk podyktowane są względami osobistymi i bardzo prosił, kilkakrotnie o to apelował, żebyśmy tę jego decyzję uszanowali. Koledzy partyjni nie chcą komentować powodów wycofania się z polityki posła Rynasiewicza. Jeżeli to ma jakiekolwiek podłoże z takiej jego działalności, nie sądzę, żeby to chodziło o
działalność ministerialną. Wokół Zbigniewa Rynasiewicza kilka miesięcy temu zrobiło się gorąco. W lutym Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukało biuro i dom posła. CBA działało na polecenie warszawskiej prokuratury, która prowadzi śledztwo w sprawie korupcji w Ministerstwie Infrastruktury. Dzięki łapówkom dwóch biznesmenów z Leżajska miało wpływać na urzędników resortu. Funkcjonariusze przeszukali wówczas także biuro i mieszkanie lidera ludowców na Podkarpaciu, posła Jana Burego. Politycy koalicyjnego PSL-u nie chcą komentować dziś decyzji posła Rynasiewicza. Nie czytałem tylko z doniesień prasowych, że to była jego własna decyzja, więc pewnie do zainteresowanego najlepiej kierować te pytania. Dymisje posła Rynasiewicza zaskoczyły polityków opozycji. W polityce sprawy osobiste, a dawniej to się mówiło z powodów zdrowotnych, to jest jednak przykrycie jakichś innych merytorycznych powodów. Myślę, że o tym dowiemy się w kolejnych wystąpieniach. Wiosną prokuratura nie postawiła posłowi Zbigniewowi Rynasiewiczowi zarzutów, nie wystąpiła też do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu. Dla najmłodszych to czas radości i zabawy, dla dorosłych czas refleksji nad problemami, jakie dotykają dzieci i młodzież. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dzień Dziecka to jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w roku dla każdego malucha. W weekend poprzedzający to święto wiele miast zaplanowało moc atrakcji niespodzianek. W Ełku już po raz 10 odbył się ogólnopolski festyn rodzinny zorganizowany przez Caritas diecezji ełckiej. Byłam na malowaniu twarzy i na różnych zabawach pompowanych. Bardzo fajnie jest, bardzo mi się podobają tutaj atrakcje. I jest bardzo właśnie fajnie. Jak co roku w Dniu Dziecka zebrał się Sejm Dzieci i Młodzieży. W obradach uczestniczyło 460 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z całej Polski. Uczniowie zastanawiali się, jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież. W wielu wypowiedziach nie zabrakło gorzkich słów dla rządzących, a nawet czerwonej kartki. Nie chcemy upadłej służby zdrowia, w której i tak za wszystko płacimy prywatnie. Nie chcemy niedziałającego systemu emerytalnego, który okrada nasze rodziny. Nie chcemy podatku dochodowego, który karze uczciwie zarabiających, a nagradza krętaczy. Czy nie zastanawia was, jaką politykę prowadzą rządzący przed wyborami? Nagłe obietnice zmian, tematy zastępcze, problemy in vitro, związków partnerskich, pomników. Chcemy dumnej i bogatej Polski. Polski, która nie będzie odbierała nam uczciwie zarobionych pieniędzy. Tej siły już nie powstrzymacie. Dziś pokazaliśmy im żółtą kartkę, tylko po to, aby na jesień pokazać czerwoną. Młodzi w parlamencie poruszali także inne poważne problemy, o których parlamentarzyści niestety nie chcą rozmawiać i nie chcą ich rozwiązywać. Myślę, że to jest świadome działanie pewnych elit rządzących, no nie wiem, myślę, że no w naszym kraju, pewnych tam stronnictw czy tam ideologicznych, które próbują narzucić nam swój światopogląd i to jest właśnie takie, no, nie liczące się z naszym zdaniem. Tak, właśnie. I odbierają prawo rodzicom do wpływania na swoje dzieci, na ich rozwój, na wychowanie. Ta wypowiedź powinna dać do myślenia i posłom, i urzędnikom Ministerstwa Edukacji. Wiele niepokoju w ostatnim czasie budzą projekty edukacyjne, które uderzają w godność dzieci. Mowa o tak zwanym wychowaniu seksualnym oraz ideologii gender, która coraz wyraźniej wkracza do polskich szkół. To jest właśnie program genderystów, seks deprawacji, która ma upodobnić ludzi do nich i też ma przerobić ich według ich upodobań i ułatwić zarządzanie tymi ludźmi. Ponieważ ludzie, którzy są tak niedorozwinięci duchowo, są łatwi do zarządzania. W następstwie takiego wychowania młody człowiek staje się stałym klientem koncernów farmaceutycznych, erotycznych, pornograficznych i aborcyjnych. Taka edukacja to nic innego jak demontaż rodziny. Dzieciom grozi planowa demoralizacja, która może wejść również do naszych szkół. Obserwujemy teraz atak na naszą rodzinę, obserwujemy atak na niewinność dzieci. No to, co nas najbardziej jakoś tak przeraża, to to, że próbuje się wprowadzić bardzo jakieś takie niszczące niewinność młodych ludzi.
zajęcia, które mogłyby się odbywać również w szkołach. Dlatego wobec ideologii gender niezwykle ważnym zadaniem jest uświadamianie zagrożeń, które z niej płyną. Przede wszystkim należy informować społeczeństwo o wielkim niebezpieczeństwie i konsekwencjach, jakie niesie za sobą ideologia gender. Rząd stara się narzucić ją nam, Polakom, ponieważ na Zachodzie jest ona już wszechobecna. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Skandynawia. Mówi się nam, że to jest prawo naszych dzieci, że one przez to są poszkodowane. Natomiast fakty, liczby wskazują wręcz odwrotnie. Sytuacja, która obecnie jest na Zachodzie, jest dramatyczna, jeśli chodzi o stopień seksualizacji dzieci. I my chcemy nasze dzieci przed tym uchronić. Niebezpieczeństwo niesie za sobą także internet. Głównym źródłem internetowych zagrożeń są przede wszystkim strony internetowe służące do zamieszczania filmów wideo, w których pojawiają się treści pornograficzne i przemoc. Nic nie zwalnia nas rodziców od tego, żebyśmy kontrolowali, jak nasze dzieci korzystają z internetu, z jakich treści korzystają, ale również w jakim stopniu ograniczali kontakt z internetem, dlatego że dzieci potrafią bardzo wiele godzin spędzać właśnie w internecie, uzależniając się niejednokrotnie. Nie tylko w Dniu Dziecka, ale także przez pozostałe dni kontrola i czujność rodziców są najważniejsze, zwłaszcza w obliczu, gdy państwo polskie nie broni i nie chroni swych najmłodszych obywateli. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy dający rodzicom prawo odroczenia obowiązku szkolnego sześciolatków bez zbędnych formalności. O tym, czy przepisy zdążą wejść w życie i czy w ogóle projekt będzie rozpatrywany, zadecyduje oczywiście ekipa rządząca. Od szeregu lat rodzice domagają się respektowania prawa o decydowaniu, czy wcześniej posłać swoje dzieci do szkoły. Ponad 350 tysięcy podpisów zebrało Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty w tej sprawie. Skończył w koszu. To samo spotkało w marcu 2015 roku kolejny obywatelski projekt. Zgłoszony dziś projekt Prawa i Sprawiedliwości przywraca rodzicom prawo decydowania o tym, czy ich dziecko rozpocznie naukę w szkole w wieku 6 lat. Proponujemy, żeby ta decyzja rodziców o odroczeniu sześcioletniego dziecka od obowiązku szkolnego była podejmowana bez opinii, nie była wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, ani nie było wymagane uzasadnienie. Sześciolatki po raz pierwszy poszły do szkół w ubiegłym roku. W tym roku w szkołach znajdą się dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 roku i cały rocznik 2009. Wielu rodziców ocenia, że ich dzieci, choć poradziłyby sobie z dość ubogim programem nauczania, to jednak nie są emocjonalnie gotowe do sprostania szkolnym rygorom. O konieczności, potrzebie wprowadzenia takiego rozwiązania przekonali nas po pierwsze rodzice, którzy bardzo intensywnie się w ostatnich tygodniach, miesiącach z nami kontaktują, ale również niezliczona, lawinowo rosnąca ilość orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych, do których zwracali się rodzice z prośbą właśnie o to orzeczenie, ażeby dyrektor miał podstawę odroczenia obowiązku szkolnego. Pytanie, czy projektem ustawy dającym rodzicom prawo wyboru rządząca koalicja PO-PSL zajmie się równie szybko jak sprawą in vitro. Wakacje już przecież za pasem, a nowe przepisy powinny wejść w życie przed 1 września. Rosja jest zdziwiona tym, że świat poznał czarną listę polityków objętych przez Moskwę sankcjami wizowymi. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że nazwiska polityków zostały przekazane unijnemu przedstawicielstwu w trybie poufnym, dlatego nie powinny być ujawniane. Sankcje finansowe i wizowe, jakie zachodnie kraje nałożyły na Rosję, codziennie generują straty. W pierwszym kwartale tego roku zostało zamkniętych, zlikwidowanych lub zbankrutowało 100 rosyjskich banków. W odpowiedzi na to Kreml zdecydował się wprowadzić własne sankcje zakazujące wjazdu na teren federacji 89 osobom, w tym 18 Polakom. Rosja cały czas psuje sobie stosunki z innymi krajami. Taki rodzaj odpowiedzi na naturalne europejskie sankcje za zajęcie Krymu i za wojnę we wschodniej Ukrainie uważam za nierównoległe, za niewłaściwe, dlatego że żadne z państw, a tym bardziej my, nie wyruszyło z wojskami poza swoje granice, nie uruchomiło żadnych zielonych ludzików. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksiej Mieszkow stwierdził, że lista polityków objętych sankcjami wizowymi została przesłana stałemu przedstawicielstwu Unii Europejskiej w Moskwie w trybie konfidencjonalnym, a zatem poufnym i nie powinna ujrzeć światła dziennego.
Wobec takiego stanowiska Kremla zaprotestowały już niemieckie władze. Polski rząd milczy. To jest dla mnie naprawdę dziwaczne. Nie za bardzo rozumiem logiki tego, czy ten rząd chce się jakoś, nie wiem, uważa, że jakieś milczenie czy późna reakcja będzie przez Rosję odnotowana i że to nam relacje z Rosją poprawi, no to byłoby to jakieś kompletne złudzenie. A przecież na Ukrainie ciągle jest niespokojnie. Putin nie uzyskał swoich celów, czyli zdestabilizowania Ukrainy. Za chwilę zacznie obowiązywać umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską, a w Kijowie rządzą uznawane przez świat władze. Według Witolda Waszczykowskiego Putin czeka teraz na mające odbyć się w czerwcu spotkanie Rady Europejskiej w sprawie dalszych sankcji, które oceni realizację porozumienia Mińsk II. To porozumienie jest tak jednak ambiwalentne, że w każdej chwili można uznać, że ono nie jest zrealizowane i ruszyć z jakąś ofensywą. Także to niebezpieczeństwo, że konflikt rosyjsko-ukraiński zostanie odnowiony i z dużą zaciekłością na szeroką skalę, jest w dalszym ciągu bardzo duży. Jak podają rosyjskie media, na liście Putina nie ma polityków z Cypru, Węgier, Grecji, Irlandii, Austrii i innych państw, które przychylnym okiem patrzą na Moskwę. Państw, które mogą naciskać na nawiązanie współpracy z Rosją. Grecja stoi na granicy niewypłacalności. Nie ma porozumienia w sprawie kolejnej pożyczki z zagranicy. Chodzi o 7 miliardów euro. Za 4 dni Grecja musi oddać ratę do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Fundusz ostrzega, że jeśli rząd w Atenach nie odda pieniędzy, to zostanie pozbawione finansowania. Wbrew temu, co w ubiegłym tygodniu twierdził rząd, nie doszło do porozumienia z Unią Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie kolejnej pożyczki dla Grecji. Pieniądze są potrzebne na spłatę kolejnej raty starych długów. Bez tych środków Grecji grozi wkrótce niewypłacalność. Szef greckiej dyplomacji liczy na pomoc z Europy. Jeśli jeden kraj, część Europy wpadnie w kryzys, to zamiast otrzymać pomoc w jego przezwyciężeniu, jest tylko krytykowany stereotypowymi oskarżeniami. Nie jest to ładny obraz ani odnośnie społeczności międzynarodowej, ani naszych społeczeństw, gdyż kreuje nacjonalizm. W obliczu greckiego kryzysu pojawiają się głosy o wyjściu tego kraju ze strefy euro. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ostrzega, że tak zwany Grexit mógłby zniszczyć zaufanie do wspólnej waluty europejskiej. Wyjście Grecji ze strefy euro stworzyłoby precedens, ponieważ do tej pory żadne państwo nie wyszło ze strefy euro i w związku z tym nastąpiłaby utrata wiarygodności. Po drugie, nie byłoby to korzystne dla największych wierzycieli greckich, zwłaszcza dla rządu niemieckiego i francuskiego, ponieważ gospodarka niemiecka i francuska są znacznie silniejsze od gospodarki greckiej. Wskazuje dr Lech Jańczuk. Jakie zatem stoją alternatywy przed Grecją? Rozwiązaniem tej sytuacji może być jedynie kompromis, zarówno ze strony wierzycieli, jak i rządu greckiego. Grecja ma jeszcze jedno wyjście. Wyjście polegające na uwolnieniu się od strefy euro, to znaczy przyjęciu własnej waluty, dzięki czemu mogłaby uzyskać suwerenność w zakresie polityki monetarnej. Można przewidywać, że Grecja ostatecznie otrzyma kolejną pożyczkę, aby uchronić strefę euro przed rozpadem, czego za wszelką cenę chce uniknąć Berlin i Paryż. Dziś w nocy zmarł biskup senior łomżyński, ksiądz biskup Tadeusz Zawistowski. Miał 85 lat, w biskupstwie przeżył 42 lata. Za miesiąc świętowałby 60-lecie kapłaństwa. Ksiądz biskup Tadeusz Zawistowski urodził się 16 stycznia 1930 roku w Sztabinie. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1955 z rąk księdza biskupa Czesława Falkowskiego. 12 maja 1973 roku został mianowany biskupem pomocniczym łomżyńskim, a miesiąc później, 23 czerwca 1973 roku, został konsekrowany przez papieża Pawła VI w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Posługę pasterską jako biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej zakończył 4 marca 2006 roku. Mimo że od 9 lat znajdował się w stanie spoczynku, cały czas czynnie sprawował posługę duszpasterską. 13 października 2007 roku został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. I na teraz to wszystko. Kolejne wieczorne wydanie informacji dnia tuż po apelu jasnogórskim. Zapraszam.
Szczęść Boże, Julita Przyczka. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. W naszym kraju nocą około 6-9 stopni na zachodzie, a na pozostałym obszarze około 10-14. Jutrzejszy dzień w dalszym ciągu pogodny, pojawi się jednak więcej opadów. Deszcz popada w pasie od Podlasia przez centrum po Dolny Śląsk. Termometry wskażą od 20 do 29 stopni. Wiatr będzie wiał słabo, okresami umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie wyniesie około 1016 hektopaskali i powoli zacznie rosnąć. I na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie na kolejne dni. Zapraszam. W środę w dalszym ciągu pogodnie i ciepło, na termometrach od 18 do 28 stopni. Opady możliwe jedynie na nizinie szczecińskiej i wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. W czwartek nadal pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna będzie oscylować w przedziale od 18 stopni w Gdańsku do 23 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie z północy i północnego zachodu.